Słuchajcie, no tak sobie i znalazłem coś takiego. Zobaczcie, co to jest. Co to jest? Zielone, nie wiem, jakiś uran jakiś, nie wiem, co to? Możecie dać mi znać w komentarzach, jeśli macie pomysł jakikolwiek, co to może być. Więc moi drodzy, na samym począteczku zostawiajcie łapeczkę w górę, bo na pewno film wam się spodoba, który właśnie dzisiaj obejrzycie sobie. No i moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co to jest za zielona jakaś ruda czy coś takiego. Później może ogarniemy jakiś kilo, znajdziemy to sobie, sprawdzimy. Ale idę sprawdzić, czy jest tego więcej, słuchajcie, czy jest tego więcej. Oh my god. Dobra, jak widzicie, mamy jakieś 3 rury. I co w nich jest? W sumie nie mam pojęcia. Ale trzeba by było oczywiście sprawdzić. Więc moi drodzy, dzisiaj wchodzimy do tuneli. Nie wybierz złego tunelu, zobaczymy, bo mamy 3 kolorki: żółty, czerwony i czarny. W sumie czarny jest mega ciekaw, co tam się znajduje. No ale tutaj mamy żółte, coś żółtego. Uwaga, uwaga, wbijamy. Dobra, uwaga, lecę. Wow, 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 wow. Dobra, ej, wpadłem gdzieś. Co? Co to jest? Ej, czy ja jestem w niebie? Słuchajcie, wpadłem z tej rury tutaj. No i co dalej? I co tutaj dalej mnie czeka? Nie mam pojęcia. Lecimy w tamto miejsce. Patrzcie, tam w ogóle jakiś jest posąg. Tylko co on znaczy? Nie wiem. Trzeba by było oczywiście sprawdzić dokładniej. Podejdźmy może bliżej. Nie wiem, jest tutaj coś. Halo, dzień dobry wszystkim. Wow, ale kozacko to wygląda. Słuchajcie, w ogóle patrzcie, tam żółty się taki łączy. Tu czerwony, czarny i biały. Dobra, co dalej? Pomnik Trevora Hendersona? Kto to jest? Wow, 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 wow. Prawie do lawy wpadłem, patrzcie jak wysoko. Dobra, tutaj jakieś przyciski są, ale to chyba tylko dekoracyjne. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Słuchajcie, wejście Cartoon Cat. Cartoon Cat? Co to jest Cartoon Cat? Kto to jest Cartoon Cat? Oh my godness, oh my god. Ty, no ten Cartoon Cat, nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że nic przyjemnego. Więc od razu Cartoon Cat zaraz po ciebie przyjdzie. O kurcze, to zaczyna być trochę nieciekawe, słuchajcie. Cartoon Cat, idź niżej. Dobra, co to jest? To jest chmura, patrzcie, chmura tutaj leci. O kurcze, chmurka sobie leci po prostu przez bloki, nieźle. Dobra, wchodzimy niżej. Tutaj coś jest, w tym pokoju coś jest, złoto, nic więcej, okej. No dobra, więc idziemy jeszcze niżej i sprawdzimy, co my tutaj mamy. O la la la. Dobra, i na samym dole coś jest? To jest koniec? To jest koniec? O, tabliczka się pojawiła, widzieliście to? O, dobra, a tutaj niżej też coś jest? Łóżka są. Ty, są tutaj łóżka. Dobra, i co tutaj mamy? Od ciebie zależy, czy podołasz ucieczce. Co? Ja mam uciekać? Przed kim? Przed Cartoon Catem? Dobra, ej, ej, ej. Co to ma być? Dobra, słuchajcie, tutaj chyba wychodzi na to, że mam robić jakiś parkour. O nie, patrzcie, tylko jeden malutki błąd i po mnie. Jestem w lawie, o kurcze. Dobra, damy radę, przejdziemy chyba to, słuchajcie, ja chyba to przejdę. No, wydaje mi się, że powinienem tu dać radę przeskoczyć. Okej, to teraz tutaj. Jest, świetnie. Dobra, wszystko będę robił na dwuskoku, tak jakby. Przed samą krawędzią trzeba wykonać taki podskok. O, coś w tym stylu. Wtedy trajektoria skoku jest dosyć dłuższa. Dobra, okej, więc tutaj w miarę idzie to jakoś. O, dobrze. Cartoon Cat, słuchajcie, czy on tam gdzieś jest, w tamtym miejscu, gdzie zacząłem? Dobra, biegniemy na górę, my na górę się udajemy, nie wiem. Okej, ta świątynia wygląda całkiem przerażająco. Jest jakby trochę opuszczona, jakiś w ogóle Trevor, coś tam, nie wiem. Dobra, ciśniemy, dalej, dalej, okej. Czy tu w ogóle nie było jakiegoś przejścia? Dobrze, i tutaj? Okej, mamy to, słuchajcie, mamy to, przeszedłem tutaj. Teraz wystarczy tylko przejść na górę. O, nie! Jejku, już myślałem, że spadnę do lawy. Ale jednak udało się to jakoś przeskoczyć.
Dobra, i teraz tylko tutaj. Jest! Dobra, to mnie blokowało. Więc w sumie teraz chyba powinienem to przejść normalnie. Cyk. Pięknie. Dobra, to teraz tak. Tutaj dostanę obrażenia, więc słabo. Okej. Dobra, to robimy na long... nad longu. Okej, na speedzie. Wow! Ja! Dobra. Dobra, to lekcimy z koksikiem. I teraz tylko tutaj, na faście robimy całą tą mapę. Okej. Tutaj będzie tylko teraz uderzenie. Oła, okej. Dobra, i ciśniemy do końca. O, co tu robi lama? Patrzcie, lama tutaj jest. Okej, lameczka. Dobra, tutaj ona oczywiście, nie wiem, się utknęła czy coś takiego. O, i ciśniemy, znowu uderzenie pewnie będzie. Dobra, i ciśniemy tutaj. Dobrze. I teraz tylko tu. No i robimy to na faście. Oła, oła, oła. Dobra, to lecimy. Lecimy na faście. Okej. Okej. Okej, 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 dobra. Jesteśmy całkiem daleko i... ostatni skok, nice, dobra. Mamy to. Czy coś dalej? Czy coś dalej powinienem gdzieś iść? Halo, ej. Co jest grane? Co jest? Tu jest jakaś tabliczka? Co? Jestem przy punkcie wyjścia? O nie, dobra, słuchajcie. Ja wynoszę się stąd, wiecie co? Wynoszę się stąd jak najszybciej się tylko da. Co to jest za przejście? Kolejne tutaj. O nie. Dobra, słuchajcie, stąd nie ma chyba ucieczki, wiecie co? W takim razie ja wynoszę się stąd, mam nadzieję, że mnie przeteleportuje. Dobra, coś jest? Wow, najsik. Ej, dobra, Cartoon Cat, coś takiego, Cartoon Cat, jakiś, nie wiem, gościu był. No i mnie gonił, ale udało mi się przeskoczyć ten jego parkour. Okej, także wchodzimy do czerwonego, zobaczymy, co jest tutaj. Lecę, gdzie ja lecę? Dobra, ej, wpadłem do jakiejś wody, co jest grane? Ej, jest ciemno i szaro, buro i ponuro. Okej, jest tu ktoś, Adam, Boże, wojskowy Adam, dzień dobry panie Adamie. Co ty tutaj masz? Siren Head? Za 6 papierów mamy Siren Head'a. Patrzcie, Adam mi mówi. Okej, Adam, to możemy się wytradować. Tylko po co mi to? Nie mam pojęcia. Dobra, będę szukał. Szukał w tym lasku. Może coś znajdziemy fajnego. Ej, czy te pochodnie w ogóle dar świecą, czy nie? Nie świecą chyba, co? Dobra, będziemy sobie rozjaśniali. Okej, jest pierwszy papier. Patrzcie, pierwszy papier, który gdzieś tutaj jest, został ukryty. Tu mamy kolejny, w ogóle... Tu nie ma drewna? O co chodzi? Dobra, weźmiemy sobie, zrobimy może jakiś mieczyk, żeby mieć przynajmniej czym się bronić. To by było w sumie spoko. Nawet kamienny może być, nawet kamienny, powiem szczerze. Może być nawet kamienny. Więc okej. Robimy dechy, słuchajcie. Weźmiemy, skraftujemy sobie... O kurczę, czy wy to słyszycie? Jakaś syrena wyje? Nie, nie, to mi się chyba zdawało. Dobra, mi się chyba zdawało. Co dalej? Gdzie mam iść? Tutaj. Dobra, jest jakiś coś do kopania, więc fajnie. Zrobimy sobie od razu kilofek. Raz, dwa. Kilof zrobimy. On będzie oczywiście drewniany na sam start, ale zaraz za momencik ogarniemy kamień. Więc będziemy mieli kamienny miecz, to o tyle fajnie. Dobra, to będziemy mieli się przynajmniej czym bronić. Ewentualnie zrobimy jeszcze siekierkę z kamienną, bo kamienna siekierka ma też fajny damage. Będziemy mogli jakoś szybko to operować tym. Czyli tak, raz i dwa. Okej, mamy zrobione fajne itemki, jakby było trzeba... Okej, papier kolejny, ostro. Dobra, to już na razie nam niepotrzebne. Dobra, weźmiemy sobie oczywiście... coś takiego, że jakby coś na nas wyskoczyło, to byśmy mieli czym się bronić ogólnie, no to fajnie by było. Dobrze, także dochodzimy do jakiegoś kolejnego miejsca i tutaj mamy, patrzcie na to, tak jest, kolejny papier. Kolejny papier, który został znaleziony. O, tak, i co dalej? Trochę jest tutaj creepy, powiem szczerze. Dobra, przechodzimy tu. I co dalej? I co dalej? Gdzie jest kolejny papier? Jest! Patrzcie, mamy 6. Dobra, mamy 6. I chyba musimy wrócić teraz do tego gościa, tego żołnierzyka, który stał tam na samym początku. Boże, jakie to przerażające jest. Naprawdę ten las jest całkiem przerażający. Tym bardziej, że jakieś dziwne odgłosy czasami słychać gdzieś tutaj z krzaków. No i chyba...
Dobra, to jest ta rura, więc musimy do tej rury wracać. Wracamy do niej. I tam musimy się wytradować właśnie za ten 6 papieru. Za Siren Head'a. O co chodzi? Jak ten Siren Head się zmieścił do jakiegoś pudełeczka? Dobra, panie Adamie, dawaj mnie pan tutaj. Okej, okay, papier znikł. Dobra, to teraz słuchajcie, mamy to. I uwaga, uwaga, musimy gdzieś to postawić. Tylko wezmę, zrobię tak, żeby było oczywiście oświetlone. I zaraz zobaczymy, co się wydarzy, co? Jestem mega ciekaw, co się wydarzy i czy go pokonam, tego Siren Head'a. Bo już ostatnio kiedyś walczyliśmy z nim. No ale co on nam da? Okej, okay. Patrzcie, zamienił się. O nie, ło! Jocie, nie mogę, ale klepie. Siren Head'zie, ale ty klepiesz. Wow. Ale ma damage. Gościu. Czemu ja w ogóle kilo wziąłem, zrobiłem? Oła! Nie, słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja chyba nie dam rady. Adamie, weź mi daj jakąś broń. Dobra, ja zajrzę tutaj. Nie no, Siren Head dalej tutaj jest, okej. O, panie Adamie, ale pan jest super. Wow, już znowu za mną idzie. Dobra, Siren Head'zie, dostaniesz normalnie. Okej, kucamy. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, bardzo ładnie. Okej, przeładujmy sobie broń. Okej, i teraz co, Siren Head'zie? O, masz! Masz ten Siren Head. Wow! Widzieliście to, jak dropnął? Co on dropnął? Zobaczcie na to. Ile diamenciorów. O nie. Patrz na to. Adamie, mam przyściutko. Co? Czemu mnie wciąga ta rura? Wow! Co jest grane? Przecież miałem wszystkie diamenty. Gdzie są moje diaksy? Ej, mam pusty ekwipunek. No nie, Siren Head znowu mnie wrobił. Dobra, idziemy do ostatniej czarnej, boże, pomyliłem się z kolorami, nie mogę. Do czarnej rury, więc wbijamy i zobaczymy, co tutaj nas czeka. Wow, jestem gdzieś, co to jest za tablica? Patrzcie, gdzie ja jestem? Jestem tylko na jakimś jednym bloczku, jakiś skyblock kompletnie. Okej, zostałeś uwięziony na nowym świecie, teraz od ciebie zależy, czy dasz radę przeżyć. Nazywają mnie on i nie pozwolę ci wydostać się z tego świata. Umrzesz. O! Czy wy to widzicie? Jestem uwięziony, ale co ja mam tu zrobić niby? Okej. Czy ten blok dam radę rozwalić? Przynajmniej? Okej. Ty, coś dostałem. Jajko przyzywające wędrownego handlarza? O co chodzi? O co chodzi? Patrz, ja niszczę blok, dostaję jakieś randomowe bloczki. Okej, rozbudujmy tą wyspę. Zbudujmy ją nieco. I fajnie, bo kolejne to mamy jakieś szkło. Dobra, więc możemy już tutaj rozbudowywać się trochę. Okej, ej, jak widzicie? Całkiem ciekawie, bo dużo fajnych itemasków dostajemy. Okej. Trójząb! O kurcze! Kozacko, dobra, ej, lecimy z tym koksem. Dobra, lecimy z koksiorem. Dobra. Wiecie co, fajnie by było mieć zrobioną jakby tak trochę farmę. Na pewno farmę. Boże, myślałem, że to blok lawy. O nie. Dobra. Generator cobblestone'a jakby się miał. To by było w sumie super. Dobra, także jak widzicie, tylko z ziemi coś mi się tutaj dropie. Więc dalej próbujemy jakoś ogarnąć to. Łóżka, łóżka mamy, więc całkiem gitesowo. Ciekawe, czy z piaskowca coś wypada, nie wiem, w sumie. Okej, ziemię mamy. Fajnie. Dużo nowych bloczków, więc będziemy mogli się tutaj zaraz rozbudować lekko. Dobra, rozbudujmy naszą wysepkę. Tutaj, ruda kwarcu. Drzewo, patrzcie, nawet drzewko mamy, spoko. Dobra, drzewo sobie zostawię. Tutaj koralowiec już po prostu zwiędł. Ale okej, cyk, cyk. Dobra, cyk, cyk. Mamy dużo ziemi. O tyle fajnie. Dobra, deski są. Bierzemy, robimy dużo, dużo bloczków. Potrzeba nam bardzo, bardzo dużo bloczków. Ciekawe, czy mogę tak łóżko postawić. Mogę, okej. Więc jak widzicie, to trochę zwiększy naszą siłę przerobową. Więc o tyle fajnie.
Dobra, tutaj noteblock postawimy, tutaj niechcący trochę ten bloczek postawiłem, ale to tyle. Okej, on mnie uwięził, patrzcie, na wyspie. Mam chyba, słuchajcie, gdzieś dotrzeć, tylko nie wiem gdzie, może coś tam za tą tablicą jest. Dobra, spróbujemy tam dojść, ale muszę dużo, dużo bloków, słuchajcie, nastawiać. Więc zobaczymy, czy uda mi się przedostać. No dobra, ja już trochę sobie tak kopię i kopię. Mam nadzieję, że jakieś dużo, dużo bloczków fajnych jeszcze dostanę. Bo musimy zrobić, słuchajcie, ścieżkę w tamto miejsce. Patrzcie na to, co ja znalazłem. Tu jest portal zrobiony, więc tam udajemy się i od razu lecimy, tylko muszę mieć dużo, dużo bloków jakichś fajnych do budowania, więc zaraz się uzbroimy, słuchajcie, tutaj elegancko w nasze przejście i chyba to będzie walka ze smokiem? Ale by było super, dobra, więc trzeba było się też uzbroić. Utopca, dobra, utopca mogę sobie przyzwać. Więc słuchajcie, ja będę zaraz sobie tutaj budował ścieżkę. I... dobra, nałożymy to. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra, w sumie samego dirta mam całkiem sporo. Całkiem sporo mam samego dirta. Więc możemy już zacząć coś budować. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9. Dobrze, więc możemy już ścieżkę robić jakąś tam pierwszą, lepszą. TNT to jest trochę dramat. Dobra, to w sumie nie wiem, czy można gdzieś postawić, czy coś. Chyba na tym endowym bloczku. Okej, to tutaj. Tutaj trochę będzie zwolnienie przez szlam. Okej. Że jesteśmy coraz, coraz to bliżej. Fajnie, fajnie zapowiada się, bo może być całkiem ciekawie. Ten bloczek dam radę postawić? Nie dam rady, te w ogóle endowe rzeczy to naprawdę ciężko. No ale w sumie mamy sporo fajnego dirciora. W sumie możemy zawsze pokopać sobie, dostaniemy jakieś różne nowe itemasy, więc to też jest całkiem na plus. O, jak widzicie, tutaj mamy kolejny bloczek. I tak, i tak, i tak. Jak widzicie, mamy sporo, sporo itemsów, więc zobaczcie, mamy portal już ogarnięty, więc całkiem spoczko sprawa. Dobra, możemy sobie tutaj nadziałać, nadziałać do góry i kopiemy, superancko. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, jeśli tak, koniecznie zostawiajcie łapę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i widzimy się już w kolejnych filmach, nie wiem czy to koniec, czy... A ja wbijam do portalu i mam nadzieję, że to już koniec i pokonam smoka. Dobra, także w takim razie do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, a ja lecę, pa pa!